it up. Add it up. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Na moim kanale, słuchajcie, jestem cały zaspany. A to wszystko przez to, że przed chwilką dopiero wstałem. Jest dość wcześnie rano, znaczy dość wcześnie, jest przed 10, ale później poszedłem spać po prostu i tyle. Nie będę tutaj wam ściemniać, że jest jakoś mega wcześnie. Trochę jest bałagan tam na stole, ale to dzisiaj pani Lesia przychodzi, więc będzie posprzątane. I trochę ponastawianych jest rzeczy. No ale też przyjdę i wyrzucę, ponieważ no nie zdążyłem, więc przepraszam za bałagan. Oczywiście przed tym, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam was do wspólnego uśmiechu, tak aby żyło nam się lepiej, aby ten dzień stał się dla nas lepszy i było po prostu przyjemnie. Słuchajcie, jest dzisiaj dla mnie bardzo, ale to bardzo wyjątkowy dzień w moim życiu, ponieważ jadę przymierzyć swój garnitur ślubny do Giacomo Conti. Marka, która znajduje się w wielu sklepach w Polsce. Możecie u nich sobie uszyć garnitur na miarę, możecie sobie zrobić poprawki krawieckie. Również możecie sobie kupić tam garnitur, który zostanie dla was jakby spersonalizowany tak, żeby ładnie na was wyglądał, tak to nazwiemy. Znaczy dla mnie to jest ogólnie wow, że można uszyć tak elegancki stroj jak garnitur w kilka tygodni tak naprawdę. Więc to naprawdę dziękuję bardzo Giacomo Conti za to, że podjęli się tego wyzwania, bo ja jakoś bardzo długo czekałem z tym, aby ogarnąć garnitur. I w końcu bym się doczekał, byłby bez garnituru. Ale na szczęście podjęli się tego wyzwania, więc serdecznie z całego serca teraz wam dziękuję. Słuchajcie, jadę, ponieważ chłopaki czekają, pewnie będą czekać już w Vola Parku. Będzie Luka, będzie. Uśmiechamy się i lecimy z tym vlogiem. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. Naprawdę, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że na samym początku filmu, że bardzo wam dziękuję, że jesteście, ponieważ naprawdę to, ile daliście mi dobra przez ostatnie filmy i to, ile was tutaj ostatnio przyszło, to jest po prostu coś niesamowitego. Praktycznie no, brakuje nam 8 tysięcy chyba i 8 coś tysiąca do 100 tysięcy. Boże jedyny, nie mogę w to uwierzyć, ale w końcu będą te 100 tysięcy. Naprawdę, czuję, że one będą szybciej niż mi się zdawało, więc dziękuję wam, to dzięki wam, bo to wy tworzycie ten kanał, bez was tego kanału by nie było. Dlatego z całego serducha wam dziękuję jeszcze raz i nie mam czasu, już muszę lecieć, więc widzimy się w samochodzie. Ciao. Jestem naprawdę mega podekscytowany. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać ten garnitur. Tak, w sumie, jeśli wy jesteście ciekawi, to pomyślcie, że ja równie mocno jestem ciekaw tego, jak ten garnitur będzie wyglądać. Naprawdę. No, będzie fajny czas. Jeszcze weekend mi za mocno siedzi w głowie. Jeszcze weekend mi za bardzo siedzi w głowie, stary. Ja na was czekałem, myślałem, że jeśli... Myślę, jedziecie czy nie jedziecie? Stanąłem, widzę, że już wyjeżdżacie, to ja zawróciłem. Siema. Nienormalny jesteś. Nienormalny. Jesteś chorym człowiekiem. Chory człowiek. Jestem taki nie, wyspany. Garnitur czy nie? Co? Mam nadzieję, że wejdę. Trzymaj. Mam nadzieję, że wejdę w ten garnitur bez kitu. Koszulina wyprasowana. Co chyba? Spokojnie, dobra, to co? Idziemy? Chodźcie. Kochani widzowie, nie wiedziałem. Zobaczcie, że wszyscy ten, pełni energii na przymiarkę garnituru. Ten, łeby, wszystkie dziewczyny, łaaa, krzyczą, aby... Słuchaj, Ewy, dziewczyny, razem wzięte przez całe swoje, już nie tak krótkie życia, nie przemalężowały tyle, co my przez, nie wiem, przez tydzień. To prawda. Wiesz jak to jest. No, wiem. Niestety, znaczy, tego nie musisz mi mówić. Jedni mają energię, drudzy tą energię pożytkują dopiero wieczorami. Tak jest. Albo niektórzy dopiero jeszcze następnego dnia. Gasz. Jakbyś wtedy, jak centrum. Nie, centrum handlowe. Najbliższe centrum Warszawy. Ja nie lubię tego centrum. Znaczy to jest wszystko korekt, ale jest brzydkie, no. Stare jest. Lecimy. Bardzo. Czy mi to? Oczywiście. Oczywiście. A Halina Obajtek ma swojego. Ma swój nie ma wszystkich. Co? Jaka osoba? Wiesz, są najdrożsi krawcowie świata? No. Louis Vuitton, Gucci, no. I Halina Obajtek. Tak? To nie wiedziałem. Wiesz, ty robisz swój garnitur u Haliny, tak? Tak. Czyli tego Kalynyć. Odrobił Haliny Kalynyć. Brzmi niby pod... Czemu się zatrzymałeś przy akurat w sklepie z winami? O, jeszcze kawę trzeba wziąć. Trzeba kawę, o. Może teraz chodź na... Pół litra czystej. Na tą przymiarkę. Na tą przymiarkę. A piłeś to espresso tonik? Zajebista jest. Ja toniku nie lubię. Nie, ale nie lubisz tak toniku. Dlaczego nie lubię drinku właśnie tego? Gin z tonikiem, bo i gino i tonika nie lubię. Jesteśmy. Giacomo Conti. Widzisz, bardzo cieszę się, że jestem tak dla ciebie inspirującym przyjacielem, kiedyś miałem sesję zdjęciową. No tak, prawda, ty byłeś modelem Giacomo Conti, teraz no. Tu garnitur. Chodzimy. Czekaj, jestem bardzo, czy się zmieszczę. A no tak, no. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Przyszliśmy na przemiarkę. No panowie, wielka chwila, wielki dzień.
No właśnie zobaczymy, czy wielka, czy niewielka, wiesz, jak to mówią. O, to jest koszulka, w której ja idę. Do ołtarzu. No ciekawe, ciekawe. Ile pytań, czy będzie pasował kolor, czy rozmiar będzie pasował. Czy Giacomo Conti ma tak duże rozmiary garnituru? Wszystkiego dowiemy się za chwilę. Nie, będzie okej, okay, panowie. Trzymajcie kciuki za mnie, co? A ty już przymierzasz? No już spodnie zaraz będę zakładać. No idź mi stąd. Dobra. Jakie czoło mokre. Co? Cały, ja jestem zestresowany, bo mogę jakiś papier głosić. Luka, chodź zobaczysz. Nie ma. Jestem. Jakbyś wyszedł z sauny. Komfortowo się czujesz? Tylko powycieram się, dobrze? Dobra, dobra, to jest siebie teraz. Powiem, że ja to Ewa jestem, nie? I idę teraz, grać, jak wygląda mój przyszły mąż. Dawaj, ja zobaczę. Juri, jesteś? Jestem. Jestem, Luka. Uuu. Bardzo ładnie. No. Pokaż tutaj teraz. Wyświadek. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba, no. I szczuplejszy taki. Przyjmujący dzień, bo w końcu mierzę swój pierwszy garnitur. Co? Pierwszy garnitur? No, tak, nie miałeś jakiejś komunii, czy na czy miałem, ale to wiesz, jakby to jest pierwszy na miarę, tak? Pierwszy poważny? A to jest właśnie, pierwszy poważny, to jest dobre słowo, pierwszy poważny garnitur. No ale bardzo ładny. Super, nie? Podoba mi się, no. Ładny kolor i fajnie skrojony jest. No właśnie, tak, tak powiedziałem to, no. Te spodnie są dopasowane do ciebie idealnie, ale tak komfortowo się w nich czujesz. Luz. Tak, ale wiecie co, fajnie będą właśnie mówię, jak będą te mokasynki. Tak, tak, nie, no to będzie taka luźniejsza, letniaczek tak. Będzie bardziej, a nie? A nie, wiecie, jak się trochę czułem jak Michael na chrzcinach. Wujo. Jak Michael na chrzcinach. No, no bo to nie jest nasz styl, jeśli chodzi o buty, no, ale, nie, ale na pewno, no. Tufle, tufle takie, o, ale... Ale słuchajcie, no, że podjęli się wyzwania uszycia garnituru tak naprawdę w kilka tygodni, to jest i tak, jest sztosik, naprawdę. Co nie jest łatwym wyzwaniem. Nie, no absolutnie. Absolutnie, dobra. Elo. Się widzimy. Panowie, w czwartek już oficjalnie odbieram garnitur, więc... Czwartek? Czwartek, ale tak. Ale czy tu już nic nie po będzie raczej do poprawek? Już jest, są dwie poprawki. Dwie... To jest wielkie... Ile 3 dni do końca? To jest wielka odpowiedzialność. Bo on teraz ani nie może przytyć, no ani zrzucić, nie? Odpowiedzialność tutaj no, umie, tak, tak. Tak, tak, o tym mówię właśnie. To już musi być ta sama waga. A to jest, najlepszy pan, do którego możecie trafić, jeśli chodzi o doradzanie w garniturach. 100%, więc pana Maxa polecam w ciemno. Więc jeśli szukacie kogoś takiego, polecam pana Maxa na Maxa. Więc... Dziękujemy bardzo. Uciekamy, tak jest. Trzeba cię pochwalić, bo tak zacisnąłeś pasa, że trzeba już poprawki zrobić, nie? Tak zacisnąłem pasa, że aż trzeba pomniejszyć. Dziękuję uprzejmie, życzę miłego dnia, do widzenia. Giacomo Conti, kocham cię. Chciałem wam bardzo podziękować za to, że byliście ze mną. Oczywiście nie odpuściliście, tylko Michael mnie odpuszcza. W każdej... Ja bym nawet zastanowił się, czy on na ślubie powinien być, tak. A to nie była na przymiarce. Greg, nie? Nie było go na zaręczynach twoich. Nie było. Nie było go gdzie? Nie było go w Willi Omni. No nie było. Na rodzinach też go nie było. No. Przy twoich narodzinach też go nie było. Nigdy go nie było. Nigdy go nie było. Na święta złożył. Złożył ci na święta życzenia? Nie złożył. Nie złożył, nie, nie. Na twoje święta, bo to wiesz. No, a na moje to już w ogóle. Ja bym się zastanowił. To nie? Wczoraj mieliśmy, nie no, w weekend mieliśmy twój kawalerski, go nie było. Patrz. O, a to jest najlepszy sklep branżowy. Branżowy, no. No to widzicie panowie, to co? Wyrzucamy go? Na jednym talerzyku oszczędził tutaj, oszczędność wiesz. Ja po prostu wezmę Benji'ego na jego miejsce, niech sobie zje dobrze. Ale posadźmy tam drzewo. To przynajmniej ziemia, matka ziemia będzie miała coś więcej niż tylko człowieka, który tylko je i je. Mamy ogarnięty garnitur. Dajcie spokój. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście, za to, że pomogliście, za to, że mnie wspieraliście w tej trudnej... dla mnie. Zobaczcie, widzieliście, że się mega stresowałem tym, nie? No. A wiecie, czym się stresowałem, że się nie zmieszczę, a okazało się, że jest schudłem. Co to, myślałeś, że jak zbierałeś wymiary, to od tego momentu przytyłeś? Tak, znaczy nie, właśnie nie wiem, ale właśnie nie wiem, jakoś tam bałem się troszeczkę tego, rozumiesz? Dobrze, ładny chłopak. Jego waga w kalejdoskopie się zmienia. A to, tak jest, u mnie to jest, wiesz, u mnie waga. Ładnie.
W życiu są... Myślisz, że najbardziej... Nic tak... nie jest pewne, mówię. Najbardziej się stresowałeś, że nie przyjdziemy dzisiaj. To też. Elegancko, dobra, super. Więc wczoraj tak odbieramy garnitur. To pokażę wam już tak na koniec, jak to będzie wyglądać finałowo. No, a tymczasem za chwilkę jadę na lotnisko po Ewę. Dziękuję panowie, dziękuję. Gracias. Dziękuję. Dziękuję. Wpadajcie na wesele. Wpadajcie na wesele? Ja jedę za tobą. Nie, ty za mną jedź. Ja cię poprowadzę, dobra? Na szczyty, byś szczytował ciąg. Ja cię poprowadzę. Przybieram się, lecimy, słuchajcie. Po kwiaty dla mojej narzeczonej, ale również dla druhen. Koniecznie kupię kwiaty dla Martyny i Zoli, za to, że pięknie się zaopiekowały moją narzeczoną, że zrobiły dla niej tyle cudownych atrakcji. No i jadę na lotniska odbierać moją narzeczoną. I druhny, oczywiście. Spóźniłem się troszeczkę, panie nie ma dużego wyboru, ale na Ewy biorę, na narzeczony biorę róże, biorę również słoneczniki i bierzemy, z tego będziemy robić, tak? Z tych teraz kwiatuszków? Z mieczyków. Okej. Super. A to są mieczyki, tak? Tak. Okej. A można zrobić z tych na przykład może bardziej i z tych? Tak, połączyć je ładnie ze sobą, super, bo te mi się akurat bardzo nie podobają. Szykujemy bukieciki, mamy jeszcze do przelotu... Słuchajcie, 45 minut, więc zabieram za chwilę kwiaty i lecimy na lotnisko. To jest akurat taki dobry czas, żeby kwiatom się nic nie stało, żeby sobie spokojnie przyjechać, zaparkować i pójść pod miejsce, skąd dziewczyny będą wychodzić. Mam nadzieję, że tym razem trafię, ponieważ ostatnio jak byłem na lotnisku, odbierałem Lukę i Angelikę i Charlotte, dostałem pod innym wyjściem i no, chciałem ich od razu złapać. Ale nie udało się, ale tym razem mam nadzieję, że będzie spoko. Może taką doniczkę wezmę po prostu. Jednak zrezygnowaliśmy z słoneczników, bierzemy goździki dla świadkowych. No i róże to już są gotowe dla mojej narzeczonej. Kwiaty zakupione, lecimy na lotnisko. Bardzo lubię jeździć na lotnisko, zresztą wy wiecie o tym doskonale. A najbardziej nie lubię tylko kogoś odbierać, albo przejść. Wolę odebrać kogoś z lotniska, niż zawozić. Jak ostatnio zawoziłem dziewczynę na lotnisko, to miałem po prostu taki mindfuck. Zawsze chcę lecieć. I zawsze mówię, podziwiam ludzi, którzy pracują na co dzień na lotnisku i widzą codziennie ludzi, którzy gdzieś jadą na przykład na wakacje, jadą do ciepłych krajów. I zawsze mówię, kurde, naprawdę podziwiam tych ludzi. Nie wiem, czy wy takie macie podejście, ale ja po prostu, ja kocham podróżować i jak nie podróżuję, to czuję się źle. Więc totalnie mówię, szczerze. Podziwiam tych ludzi, którzy po prostu nie mogą sobie tak polecieć. A muszę tam pracować przy ludziach, którzy latają. Dobra, trzeba tutaj zawrócić, że źle pojechałem. Dobra, pędzimy na lotnisko Chopina. Za chwilkę Ewa przylatuje. Wezmę tylko ze sobą telefon, żeby było mi łatwiej w nagrywaniu, jak się z nią przywitam. Bo nie chcę brać całego aparatu, bo ten aparat jest dość duży, a mam ze sobą 3 bukiety. I będzie mi ciężko utrzymać te wszystkie. Pamiętam, jak odbierałem Angelikę i Lukę i miałem ten aparat, to po prostu mi ten bukiet mi spadały. Więc tym razem nie popełnię tego błędu, biorę tylko telefon, który zresztą nagrywa bardzo dobrze i sami mówicie, że czasami nawet nie widać różnicy pomiędzy naganiem z telefonu, a naganiem z aparatu. Więc cieszę się, że dzisiaj moja narzeczona już wraca. Dzisiaj do nas przyjechała nasza pani Lesia, która nam ogarnia mieszkanko. Jeszcze może zaraz biorę Ewcie na jakiś obiadek. Dobra, już nie będę wam zamulać. Widzimy się za chwilkę. Ciao. Gadałem z Ewą i Ewa mówi, że jest szansa, że znowu jej walizki nie będzie teraz w Polsce. Ale miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, że wszystko będzie tak jak trzeba, że znajdzie się walizka, tak jak że będzie tutaj walizka. No, czekam na nie. Mam ostatnie 6% baterii. No i chciałem tylko wam pokazać, bo nie nagrywałem. O Jezu, jak ciemno. Nie nagrywałem mojej narzeczonej, że jest. Wróciła. Jaki pierdolnik, jest czysto. No i porozpierdzielane są rzeczy, bo robiliśmy właśnie stoły na ślub. Tak, właśnie kończymy wszystkie. No i generalnie jest, kurde, grubo. Tak, robimy właśnie, kończymy wszystkie rzeczy. U Ewy na filmie zobaczycie przywitanie nasze na lotnisku, ale było bardzo fajnie, prawda? Tak, super było. Cieszysz się, że już wróciłaś? Bardzo. Wczoraj powiedziałam do Jury, że jestem jak rzep. Ty byłaś tutaj rzepem, ty cały czas się do mnie przyczepiłaś i nawet mnie nie odpuszczała na moment po prostu. Już będziemy niedługo. Małżeństwem. No. Just like that, po prostu. Ale fajnie. Ile wyszło nam w końcu? 64 osoby, tak? Z dzieciakami. Z dzieciakami i z nami. Mhm. Czyli no takie, tyle mamy ludzi na weselu. Ale to fajnie, będą sami najbliżsi, będzie naprawdę miło, nie? Cieszycie się?
A ja przez chwilę oglądałam swój skok ze spadochronem. O, super wyszło. I Jury się wzruszył. Jakby, ja się wzruszyłem. Ja kocham mnie Izę, ale my biegłyśmy do siebie jak teletubisie po tym skoku. No, więc jak ten, jak już obejrzycie mój i zobaczycie jutro, będzie na kanale film, dobra. Więc wpadnijcie i obejrzyjcie obowiązkowo. Jestem taki trochę zarośnięty, Bushman, zaraz idę się ogarnąć, muszę ogolić brodę tak na króciutko. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, jeśli się nie podobało, zostawcie łapeczkę w dół. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję, ponieważ zostało 8100 osób do 100 tysięcy, no cały czas się tym jaram, przepraszam, będę się tym jarać do momentu, chyba aż będę miał te 100 tysięcy i po prostu naprawdę to jest dla mnie taki, to jest dla mnie naprawdę duże już osiągnięcie, mimo że teraz jest wielu twórców, którzy mają po 500, miliony, po miliony, po kilka milionów, to i tak to jest, wiecie, to są, to wy jesteście moimi subskrybentami i jakby to jest mój kanał, to są moje liczby i dla mnie te liczby są najważniejsze, tak naprawdę. Wy jesteście dla mnie najważniejsi pod tym względem, że to jest mój kanał. Ja nie interesuje mnie, kto ile ma, czy ktoś ma więcej, czy ktoś ma mniej. Po prostu ja się skupiam się tutaj wyłącznie na sobie w tej kwestii, więc będę bardzo wdzięczny za zostawienie oczywiście subskrypcji. No, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Wpadajcie oczywiście na stronę Giacomo Conti, jeśli szukacie garniturów mężczyźni, albo kobiety szukają dla swoich mężczyzn garniturów, no to jak najbardziej polecam. W czwartek odbieram garnitur i zobaczycie już końcowy efekt tego, jak będę w nim wyglądać. Już się nie mogę doczekać. To będzie piękny czas. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut, ciao.